Witam serdecznie na pokładzie projektu Da Vinci. Wczoraj dostaliśmy paczkę. W paczce jest umywalka, która będzie w naszym kamperze. I będziemy musieli zrobić szafkę pod umywalkę, więc zabieramy się za robotę. Nie możemy wykorzystać otworów, które mamy tutaj do mocowania tego, więc musimy to posadzić na szafce. I teraz mamy taka stabilniejsza. 14 cm. Na tamtej maszynie to trzeba żyją. Mamy dwa boki. Tył musielibyśmy zrobić, a tył mamy na szerokość. Teraz mamy 47. Dobra, 47, wycinamy 47. Okej. Dobra, czyli teraz można by było tak naprawdę wziąć, powiercić otwory, lamelki, skręcić szafkę, ale wcześniej dobrze byłoby dorobić tutaj te dwa kawałki, które będą dla nas. Tak. Wiertarka, musimy wywiercić dwa otwory z jednej, z drugiej strony. Te będą chyba dobre, bo te są za długie, tyle. Nie, te. Dobra. Mamy dwa wkręty? Tak, są tutaj. A co będzie 46,7? No po prostu jest obłęd jakiś. A czekaj, bo my zmieniłem metrówkę. 47. 3 mm na metrówce. Pracujemy jedną metrówką. Jedną.
Dzięki, Andrzeju. Proszę. 10 cm, tak? Mielibyśmy naszą skrzynkę pod umywalkę. Idziemy na śniadanie. Po śniadaniu będziemy montować. Jesteśmy na etapie w tej chwili montażu naszej szafki. Dodatkowo wywiercone zostały otwory na jednej ściance. Zwykłe, ponieważ wejdzie do boku. Z drugiej strony jest do połączeń ukrytych, bo będą przykręcane do ściany tylnej. Idziemy do auta, zaraz będziemy montować. No tak. No i dzięki. Jest ok? Ok. No dobra. Okej. Pokaż. No i to jest to, co chciałem. Chodzi mi o to, żeby tutaj zrobić jeszcze szafkę. To znaczy prawdopodobnie tu będzie blat w tym miejscu poszerzony do umywalki i nad blatem 20 cm zrobimy szafkę jeszcze na narożną i lustro. Tu byśmy musieli dorobić sobie blat, kawałek blatu tu w tym miejscu. 20, tak, 21 po szerokości na 16. Na 16. Na 16,5 nawet. To jest z tej, tak? Tak, będziemy ciąć z tej sklejki. Tak, mamy kawałek blaciku docięte i w tej chwili będziemy organizować naszą szafkę do góry. Tak, tak, tak. Aha, a jakbyśmy to zrobili tak. O, tak. Tutaj jest, a tutaj jest w tą stronę, czyli dobrze, bo będzie w razie czego nie będzie nam woda w kierunku szafki, tylko od szafki. Dobra, czyli teraz mamy tutaj 92. Czy robimy dobrze, robimy źle, bo musielibyśmy mieć teraz w tej chwili drzwiczki i dolną część szafki. Dolną i dopiero robić szafkę trójkątną. Musimy najpierw zrobić górę. Górę. A i, dopiero potem. I dopiero to. Będziemy robić dół. No to wobec tego w tej chwili mamy drzwiczki. Dobra, ale tu szerokość muszę sobie wziąć. To jest 68,5. Zróbmy je na 68. Nie. 68,5. Dobra, 68,5 drzwiczki.